Record video. Start recording emergency video. Widzi na mapie, gdzie jesteśmy. No. Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Artur Drobnie oraz wiceprzewodnicząca Związku Diagnostów i Fizjoterapeutów Doreta Kowalczyk-Cyra. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zaboru na granicy polsko-białoruskiej. Ogrodzenie ma kosztować ponad 1,5 miliarda złotych. Inwestycja, która powstanie z pominięciem prawa o zamówieniach publicznych, będzie nadzorować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kampania informacyjna wspierająca organizacje pomagające migrantom na polsko-białoruskiej granicy rozpoczęła się w Gdańsku. To pierwsze miasto, które w ten sposób postanowiło zwrócić uwagę na trwający na wschodzie Polski kryzys humanitarny. Paweł Radzewicz. Kampania grupy Granica prowadzona w internecie trafiła na gdańskie ulice, mówi wiceprezydentka Monika Chabior. Na kilkuset przystankach autobusowych, tramwajowych, na tzw. City Lighta były wyświetlane plakaty grupy Granica, również podświetlane do szkoły, ponieważ... Ha ha!
co ma debila? No nie wiesz. Kurwa, bardzo przyjemna lawa. Ale kobiety przechodzicie czy nie? Ja pierdolę. Ej, no to jest kurwa dramat. No i bardzo dobrze, kurwa, odsuń się od pasów, a nie ja pierdolę. Zapierdolę.